Wiara potrafi góry przenosić. Niemożliwe staje się możliwe. Doświadczają tego pielgrzymujące na Jasną Górę, rozwiązując wiele problemów w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, zawodowym. Bo wiara przekłada się na życie, bo wiara ma wpływ na nasze wybory, na nasze decyzje. Ona kształtuje jakość naszej służby i naszego życia, osobistego i zawodowego. Bycie żołnierzem, funkcjonariuszem Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Ochrony Kolei, to nie zawód, to powołanie. I ono też ma dwa etapy. Panowie i panie, oficerowie, funkcjonariusze, przecież kiedyś u początku było marzenie ubrać mundur, zdobyć sprawności, przyjechać do domu w mundurze, pokazać się. Takie ludzkie marzenie, być najlepszy. Ale moi drodzy, przysięga i te słowa, pozostanę wierny i jestem gotów oddać życie, poświęcić zdrowie dla ojczyzny, dla obrony najwyższych wartości. Historia uczy, że żołnierze przy ołtarzu uczyli się tej wierności Bogu i Ojczyźnie i to wierności do końca. Moi drodzy, rzeczą niezwykle ważną jest, abyśmy widzieli, jak wielką rolę odgrywa wiara w imieniu naszej służby, naszego powołania. Pierwszy etap to jest to marzenie. I dobrze, że ono jest. I dobrze, że z Bożą pomocą je spełniamy i realizujemy. Powołanie do życia w małżeństwie, w rodzinie, w kapłaństwie. Powołanie do służby w różnych formacjach mundurowych. Ale moi drodzy, spotkanie z żywym Bogiem, który pisze scenariusz naszego życia, który domaga się wierności, pomaga nam głębiej spojrzeć na to, co robimy, do czego jesteśmy powołani. Dlatego, moi drodzy, dziękuję wam za to, że przez tyle dni podążaliście w upale, wielkim upale i odważyliście się myśleć, co zrobić, żeby jeszcze bardziej pozostać wiernym, być wiernym Bogu, Ojczyźnie, swojemu powołaniu. Niech więc ta pielgrzymka, która dzisiaj dobiega końca, oprócz tego, że pewnie w wielu wypadkach niemożliwe stało się możliwe, bo zdobyliście się na przebaczenie, pojednanie, bo wiele się dało uporządkować w relacji z bliźnimi, i dziękuję wam za to i gratuluję tego. Ale proszę was, żeby to głębsze spojrzenie również wnieść w koszary. Wnieść tam, gdzie jesteście na służbie. Bo wiara to nie tylko coś zewnętrznego. Ona powinna się przekładać na nasze codzienne życie. Niech więc Maryja, jasnogórska Pani, ta, która mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powiem, była waszą patronką i była tą, która będzie was prowadzić na drogach życia. Amen. Najdostojniejszy księży biskupie, cywilni uczestnicy 22. pielgrzymki wojskowej na Jasną Górę pragną podziękować księdzu biskupowi za umożliwienie nam udziału w 22. pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę. Jednocześnie zapewniamy księdza biskupa o naszej pamięci w modlitwach przed obrazem Pani Jasnogórskiej i życzymy wszystkiego najlepszego w dalszej posłudze biskupie. Bóg zapłaci. podziękowanie chcę skierować w stronę generałów, którzy stoją za tym, że mogliśmy w takich warunkach, w tak wspaniale zorganizowanej scenerii i wędrować, ale także i odpoczywać. Bardzo dziękuję wszystkim i Wojskom Lądowym na czele z panem generałem Głowieńką, Inspektoratowi Wsparcia, z panem generałem Dłok-Kosowskim, który dzisiaj przekazuje swoje obowiązki. Wszystkim bardzo dziękuję i tym, którzy pracowali na pierwszej linii. Osobiście jeszcze będę starał się podejść i podziękować. Dziękuję gościom za udział w tym naszym ostatnim dniu pielgrzymowania i wejściu na Jasną Górę. Myślę, że to jest fantastyczne doświadczenie, można czegoś nowego dowiedzieć się o sobie, poznajemy fantastycznych ludzi, mamy czas, żeby na chwilę zatrzymać się w miejscu, zastanowić się nad swoim życiem, nad własną drogą, nad własnymi słabościami i być po prostu, starać się być lepszym człowiekiem z Bogiem. Momentem szczególnym dla mnie było samo wyjście spod kościoła garnizonowego, jak również dojście tutaj i ujrzenie już własnej Jasnej Góry. Wszystko wskazuje, że prawdopodobnie jestem najstarszym pielgrzymem, bo mój PESEL zaczyna się na 34, więc jeszcze mam takie jakieś odczucie, że dziękuję Bożej Opatrzności, że pozwala mi w takiej nie najgorszej formie przejść ten odcinek cały, zaczynający się w tym roku w Zegrzu. Czasami dni ciężkie. No, ten jeden dzień w tej pielgrzymce upalny, to był piec po prostu, to jak ja już mam trochę tego stażu pielgrzymkowego, to takiego gorąca jak w czwartek ubiegłego tygodnia to jeszcze nie odczułem. Pielgrzymka dla mnie z żołnierzami to jest wielka radość, bo żołnierze to są młodzi ludzie, żołnierze potrafiący i umiejący się modlić i to jest właśnie to.